Nowa Zelandia. Wyspy, których krajobraz urzeka różnorodnością. Prastare lasy deszczowe. Złociste plaże. Krystalicznie czyste wody i wyjątkowa kultura maoryska, kultywująca pamięć o przodkach, którzy przybyli tu z mitycznej krainy Hawajki. Zachwyceni pięknem tego lądu, pierwsi osadnicy nazwali go Aotearoa, kraina białych chmur. Nowa Zelandia z lotu ptaka. Region Northland. Zbliżamy się do najwęższej i najgęściej zaludnionej części Nowej Zelandii. Klimat panuje tu łagodnie, stąd bujne zielone pastwiska, na których pasą się stada. The Waikato is New Zealand's longest river. 425-kilometrowa Waikato jest najdłuższą rzeką Nowej Zelandii. Przepływa przez jezioro Taupo i wpada do Morza Tasmana. Zbudowano na niej elektrownie, zapewniające prąd mieszkańcom Wyspy Północnej. To jeden ze sztucznych zbiorników, jezioro Karapiro. Nowozelandzcy wioślarze, którzy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, chętnie tutaj trenują. Tu ma też swój ośrodek treningowy, reprezentacja kraju, gdzie ćwiczy kadrowiczka Eve McFarlane. Ośrodek jest położony nad rzeką. Zawodnicy co dzień pokonują 30 km, w tym 15 pod prąd. Nie wszystkie państwa mogą zapewnić wioślarzom tak dobre warunki treningu. Tak naprawdę chodzi o to, by pokonać jak najwięcej kilometrów. Tylko tak można wejść w uderzenie. Najważniejsza jest synchronizacja. Wszystko musi być idealnie zgrane. Praca wioseł, ramion i nóg. Razem zaczynamy ruch i razem go kończymy. Nie ma żadnej tajemnicy. Wszystko opiera się na precyzji. Tak osiąga się doskonałość. Osada Eve trenuje na Karapiro 6 dni w tygodniu, zwykle po 3 razy na dzień. Nurt stawia opór. Podróż w górę rzeki wymaga znacznie większego wysiłku niż powrót. W drodze na północ Waikato przepływa przez żyzne pola uprawne i mija Hamilton. To czwarte pod względem wielkości miasto Nowej Zelandii. Stanowi ważny węzeł drogowy i kolejowy.
Kiedyś jego mieszkańcy utrzymywali się z rolnictwa. Dziś znajdują zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki. Hamilton stanowi też ważny ośrodek naukowo-badawczy. Uczy się tu 40 tysięcy studentów, a badania prowadzi 1000 doktorantów. Niewielkie raglan nad zatoką Fanarei upodobali sobie rybacy, wodniacy, a przede wszystkim surferzy. Raglan słynie bowiem z fantastycznych warunków do surfingu. W sprzyjających warunkach na fali można się utrzymać przez kilometr. Daniel Kiriopa jest doświadczonym surferem. Teren przy plaży należy do jego rodziny. Surferzy starają się jak najdłużej utrzymać na fali. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, raglan daje surferowi taką możliwość. Można płynąć na fali, ale także ćwiczyć zwroty raz za razem, bez końca. Przez wiele lat pomiędzy surferami a rodziną Kiriopy panowały napięte stosunki. Kiedy dorastałem, nasza społeczność lokalna, złożona głównie z rolników i Maorysów, nie akceptowała surfingu. Moi rodzice w ogóle nie pochwalali zabawy w wodzie. Ciężko pracowali na roli, żeby zapewnić rodzinie chleb. Myśleli tylko o tym. Liczyła się praca. Nie było czasu na zabawę. Pierwszy raz stanąłem na desce, kiedy miałem 9 lat. Teraz mam 35, ale kocham surfing tak samo jak pierwszego dnia. Każdy dzień przynosi coś nowego. Kiedy byłem młodszy, wskakiwałem w sam środek fali i nurkowałem. Czasem wyobrażałem sobie, że jestem rybą. Tam czułem się naprawdę wolny. Daniel od 1990 roku uczestniczy w międzynarodowych zawodach. Ale naprawdę szczęśliwy i spełniony czuje się tutaj, w Raglan. Wiele podróżowałem, pływałem na różnych akwenach, ale teraz moje życie zatoczyło krąg. Wróciłem tu, gdzie mieszkała moja rodzina. I chcę pokazać moim dzieciom, bratankom i siostrzeńcom, jak cudowne może być życie na tym skrawku ziemi. Na wschód od Raglan leży półwysep Coromandel. Widać tam jeszcze ślady dawnej strefy wulkanicznej. Przez ponad milion lat wiatr i deszcz żłobiły piaskowiec, tworząc niezwykłe, naturalne rzeźby.
To zatoka Tefanganui-Ahei, zwana też katedrą. W 1993 roku utworzono tu rezerwat morski. Półwysep porastają podzwrotnikowe lasy deszczowe. Masyw Coromandel ma 900 metrów wysokości. Zbliżamy się do największego miasta Nowej Zelandii, Auckland. Miasto leży w najwęższej części Wyspy Północnej. Morze Tasmana oddziela od Oceanu Spokojnego zaledwie kilometrowy pas lądu. To the Pacific Ocean in the east. W Auckland znajduje się główne lotnisko kraju, okno na świat i jego mieszkańców. Za sterami tego samolotu zasiadają kapitan Keith Eder i jego pierwszy oficer, Aita Lili. Tu wasz kapitan, zbliżamy się do celu. Od Auckland dzieli nas 100 kilometrów. To dla nas pracowity okres. Piloci z Auckland lubią tu lądować, bo wracają do domu. Osoby siedzące po prawej stronie mają piękny widok na centrum miasta. Nowa Zelandia to młode państwo. Niemal każdy ma bliższą lub dalszą rodzinę za granicą. Ilekroć pod maoryską rzeźbą wchodzę na halę przylotów i słyszę melodię ze śpiewem ptaków, meczeniem owiec oraz śmiechem dzieci, ogarnia mnie wzruszenie. Oglądamy bolesne pożegnania, a wracając jesteśmy świadkami radosnych powitań. To zawsze będą wrota Nowej Zelandii. W Auckland mieszka 1/4 prawie 4,5 milionowej populacji kraju. To najbardziej zróżnicowane etnicznie miasto Nowej Zelandii. Żyje tu ponad 100 różnych narodowości. 130 tysięcy Maorysów i największa na świecie społeczność Polinezyjczyków. Auckland zbudowano na 50 kominach wulkanicznych. Ostatnią erupcję zanotowano 600 lat temu, kiedy wybuchła wyspa Ranga Toto. Tutejsze wulkany uważa się za aktywne. W każdej chwili mogą dać o sobie znać. Auckland bywa nazywane stolicą żagli. Wodniacy upodobali sobie zwłaszcza zatoki Waitamata i Hauraki. Auckland ma najwyższą na świecie liczbę żaglówek w przeliczeniu na mieszkańca. W 1995 i 2005 roku Nowa Zelandia zdobyła Puchar Ameryki. Jej reprezentanci regularnie wygrywają w prestiżowych regatach. Peter Michalakis wychował się żeglując w zatoce. Pasja stała się jego zawodem. Lubię Auckland. Dużo w nim zieleni. Blisko też stąd do zatoki Waitamata. Idealnego miejsca dla miłośników żagli. Ludzie tu są bardzo sympatyczni i życzliwi. Podoba mi się też etniczna różnorodność Auckland. Przede wszystkim zaś mamy zatokę Waitamata, gdzie cumuje tysiące żaglówek.
Panują tu idealne warunki zarówno dla doświadczonych żeglarzy, jak i dla początkujących. Peter specjalizuje się w omasztowaniu dla drogich jachtów. Zaczęliśmy od masztów dla jachtów sportowych. Potem już poszło samo. W Auckland nie brakuje entuzjastów regat i zwykłych wodniaków, więc pracę mamy zapewnioną. Specjalizujemy się w omasztowaniu. Produkujemy maszty dla największych, najpiękniejszych jachtów na świecie. Właściciele superjachtów są zwykle zapalonymi żeglarzami. Śledzą wszystkie nowinki. Projektujemy i wykonujemy całe omasztowanie. W warsztacie przycinamy włókno węglowe, nakładamy je warstwa po warstwie na gotową formę, po czym umieszczamy w piecu. Później łączymy poszczególne elementy. Produkcja jednego masztu trwa rok, czasem rok i kwartał. Przed pojawieniem się Europejczyków Maorysi mieszkali w Zatoce Okahu. Miejsce to nazywali Ta Maki Makarau, kraina stu kochanków. Przed kolonizacją Nowej Zelandii Ngāti Whātua zajmowali Cypel, Takaparafau, gdzie nie brakowało ryb, a ziemia była żyzna. Od połowy XIX wieku przez ponad 100 lat zabierano im ziemię i przeznaczano je pod zabudowę. Dopiero w 1988 roku, pod naciskiem opinii publicznej, rząd zwrócił je Maorysom wraz z oficjalnymi przeprosinami i sowitą rekompensatą finansową. Większość mieszkańców Auckland wybiera południowe i północne przedmieścia. Wielu jednak ucieka przed zgiełkiem miasta na okoliczne wysepki. Plaża Pakiri ma 14 kilometrów. Kiedyś żyło tu plemię Ngāti Wai'iwi. Ngāti Wai to inaczej ludzie morza, a Iwi wskazuje na szczególną więź z oceanem. Ngāti Wai żeglowali wzdłuż wyspy, prowadząc handel wymienny. W XIX wieku jednak pod wpływem Europejczyków zarzucili tradycyjny styl życia. Nie zerwali jednak więzi z morzem i do dziś osiedlają się na wschodnim wybrzeżu lub pobliskich wyspach. Czyste, spokojne wody zatok tętnią życiem.
Steve Hathaway specjalizuje się w fotografii podwodnej. Właściwie nie wybrałem sobie tego zawodu, ale przeżyłem pod wodą wiele niezwykłych chwil i zobaczyłem tam prawdziwe cuda, których nie potrafiłem opisać słowami. Dlatego zacząłem nurkować z kamerą. Dzięki temu mogłem wprowadzić ludzi w świat, którego inaczej nigdy by nie zobaczyli. Tak narodziła się moja pasja. Utrwalałem piękno tego świata i dzieliłem się nim z innymi. Chciałem, żeby ci, którzy nigdy nie zejdą pod powierzchnię, przekonali się, jak cudowny jest nasz podwodny świat. O ile zachodnie wybrzeża Wyspy Północnej wymagają dużych umiejętności, o tyle wschodnie idealnie nadają się do żeglugi rekreacyjnej. Wyspa Poor Nights jest wyjątkowa. Przede wszystkim ze względu na liczne jaskinie, gdzie chętnie chowają się ryby. Łatwo tam o pożywienie i kryjówkę przed drapieżnikami. Steve filmował też z bliska orki. Udało mi się sfilmować rodzinę tych przepięknych ssaków morskich. To było fantastyczne przeżycie. Orki pozwalają do siebie podejść tylko raz i trzeba wykorzystać każdą sekundę. Miałem wiele szczęścia, bo udało mi się sfilmować sceny, których nikt wcześniej nie oglądał. Na przykład orkę ciągnącą płaszczkę za ogon. Dość często zdarza się, że ocean wyrzuca na brzeg walenie z rodziny delfinowatych. Nieraz pomagałem im wrócić do morza. Pamiętam akcję w pobliżu Auckland, gdy na plaży zostało całe stado waleni. W ich ratowanie zaangażowało się mnóstwo osób. Filmowałem pierwsze chwile zwierząt po powrocie do wody, jak powoli oswajają się z morzem i odzyskują siły. Temu towarzyszyłem przez dłuższy czas. To były niezwykłe chwile. Lasy Waipua słyną z olbrzymich drzew Agathis kauri. Kiedyś porastały one cały region Northland. Kauri osiąga wysokość nawet 60 metrów. Jego pień ma ponad 5 metrów obwodu. W XIX wieku biali osadnicy bezlitośnie wycinali te drzewa. W latach 50. ubiegłego wieku lasy niemal w całości zniknęły. Taana Mahuta, Bóg lasu i największe zachowane drzewo kauri, liczy ponad 2000 lat.
estimated to be more than 2,000 years old. Zostało nazwane imieniem Ta'ane, jednego z dzieci Rananui, ojca nieba i Papatuanuku, matki ziemi. Dopiero ono rozdzieliło rodziców splecionych w szczelnym uścisku i przyniosło na ziemię światło. Kauri ma smukły pień i gęstą koronę, zaczynającą się 30 metrów nad ziemią. Jego drewno wykorzystywano do budowy domów, omasztowania i mebli. Jego żywica, wyciekająca przez szczeliny, zastygała, tworząc kopal. Ten spadał na ziemię, gdzie leżał w ukryciu przez stulecia. Świeżą żywicę Maorysi żuli jak gumę. Służyła im również za pochodnie w czasie nocnych połowów. Wykorzystywano ją także jako barwnik do tatuażu. Czarną sadzę ze spalonej żywicy ucierano na pył, łączono z tłuszczem, po czym wcierano w naciętą skórę. To dawne ziemie Maorysów. Uprawiali tu ziemię, a kiedy wybuchały walki plemienne, ukrywali się w górskich warowniach, nazywanych pa. Jesteśmy w Teahuahu, gdzie znajdowała się twierdza o Hawaii. Dziś mieszka tu Honi Mihaka, którego pasją jest historia. W 1837 roku przyjechał tu znany malarz Augustus Earle. Wtedy ze zbocza wyrastała imponująca palisada, tworząca prawdziwą fortecę. Naszkicował ją w swoim notesie. Jesteśmy w Tayamai, skąd widać liczne stożki wygasłych wulkanów. Stoimy teraz na wierzchołku takiego wulkanu. Stożek jest porośnięty trawą, a spod jego podnóży, aż po horyzont, ciągną się pola pszenicy, batatów i kukurydzy, zadbanych i starannie uprawianych. To naprawdę pracowity lud. Z Pa rozciągał się znakomity widok na okolice. Pa to wioski położone na wzniesieniu, otoczone dużymi tarasami obronnymi. Tarasy były ogrodzone często kołami z ostro zakończonych pali. Pa miały chronić nie tylko mieszkańców, ale także ujęcia wody, zapasy żywności i pola uprawne. Choć palisady dawno zniknęły, wciąż zachowały się ślady wiosek i tarasów. Moje plemię nigdy tam nie mieszkało. Woleliśmy osiedlać się u stóp wzgórza. W okolicy znajdowało się wiele takich osad. Manga Koakoa była tam. Na drugim końcu równiny królowała największa, Pauidua.
Bay of Island. Zatoka Wysp. To miejsce, gdzie Maorysi pierwszy raz spotkali się z europejskimi misjonarzami. W grudniu 1814 roku z Nowej Południowej Walii dotarł tu Anglikanin Samuel Marsden i wygłosił pierwsze bożonarodzeniowe kazanie. W latach 20. i 30. XIX wieku często zawijały tu statki, uzupełniając zapasy. Imponujące drzewa kauri przyciągały europejskich drwali. Lasy wycinano, zakładając pola uprawne. Drewno transportowano do stóp wodospadu Haruru na rzece Waitangi. Właśnie tutaj, 6 lutego 1840 roku, podpisano traktat z Waitangi, uważany za symboliczne narodziny państwa Nowa Zelandia. Brytyjska korona zawarła tu formalną umowę z Maorysami. Każda strona jednak odmiennie interpretowała konkretne zapisy. W latach 70. ubiegłego wieku Maorysi zaczęli domagać się respektowania postanowień traktatu. W 1975 roku powołano Trybunał Waitangi, który miał analizować roszczenia Maorysów w związku z naruszeniem bądź łamaniem obietnic złożonych przez koronę brytyjską. The settlements are seen as part of a broader Maori Renaissance. Further north, przenosimy się dalej na północ do miejscowości Mangamuka przy drodze stanowej numer 1. Żyją tam głównie Maorysi. Ich ulubieniec Cyril Chapman, szef i prezenter lokalnej radiostacji, od lat co dzień wita ich tak samo. Totoko należy do sieci radiostacji nadających programy w języku maoryskim. Tereo stanowi obok angielskiego i nowozelandzkiego migowego trzeci język urzędowy Nowej Zelandii. Powrót do korzeni to element budowania tożsamości narodowej. Na północnych krańcach wyspy żyje 150 tysięcy Nowozelandczyków. Maorysi stanowią tam 1/3 populacji. Farma ostryk w zatoce Whanganui należy do tutejszego plemienia Natikahu Kifanaroa. Nasza farma w całości należy do Maorysów. Powstała pod koniec lat 80.
Rząd zachęcał wtedy do prowadzenia upraw. My skupiliśmy się na ostrygach. To idealne miejsce do hodowli, bo zbiegają się tu dwie duże rzeki i ostrygom nie brakuje składników odżywczych. Fanarei zajmuje 96 hektarów. To największa taka farma na półkuli południowej. Kupujemy jaja ostryg, umieszczamy tu i czekamy, aż osiągną odpowiedni rozmiar. Dzięki korzystnym warunkom ostrygi mają dobry kształt i wielkość. Kupujemy młode osobniki z różnych upraw, potem hodujemy je i krzyżujemy z naszymi ostrygami, dopóki nie uzyskamy pożądanego efektu. Na północ od Fanarei leży zatoka Mangonui. Na szczycie Rangi Kapiti Maorysi zbudowali pa strzegące wejścia do zatoki. Dziś u jej stóp leży wioska rybacka Mangonui. Tam, gdzie niegdyś rosły gęste lasy, dziś rozciągają się pola uprawne. Laurie Williams jest lutnikiem. Wyrabia instrumenty strunowe z drewna kauri, cenione przez muzyków ze względu na swoje niepowtarzalne brzmienie. Mierzyliśmy wysoko, więc musieliśmy znaleźć materiał najlepszej jakości. Muzycy cenią szwajcarski świerk i brazylijski palisander, ale w Europie i Ameryce są setki pracowni wyrabiających z nich instrumenty. Musieliśmy poszukać własnej niszy. Zacząłem eksperymentować z lokalnym drewnem i wtedy zachwyciło mnie kauri. Kauri w niczym nie ustępuje najlepszym gatunkom drewna. Daje cudowne, głębokie brzmienie. Założę się, że gdyby lutnicy zaczynali na półkuli południowej, wszystkie skrzypce, mandoliny i gitary powstawałyby z kauri. Kauri przestało być pospolitym gatunkiem przeznaczonym na wyrąb. Co roku określoną, niedużą liczbę młodych drzew przeznacza się do wycinki. Lasy kauri znajdują się pod ścisłą ochroną. Poznałem kogoś, kto ma licencję na wyrąb kauri i kto zgodził się przeznaczyć swoje drzewo na instrumenty muzyczne. Mężczyzna należał do starszyzny plemienia. Kiedy się poznaliśmy, przywiozłem mu mandolinę i pokazałem, jak wyglądałby instrument zrobiony z kauri. Oczy mu błysnęły i powiedział: moje drzewo pojedzie w świat i będzie śpiewać. I
Na instrumenty pozwolono mi wybrać najlepsze drzewa. Tak zebrałem budulec, którego wystarczy też dla moich dzieci, gdyby przejęły po mnie pałeczkę. Plaża 90 Mile ciągnie się aż po przylądek północny. Biegają tam stada dzikich koni. Latarnia morska góruje 280 metrów nad powierzchnią Oceanu Spokojnego, który spotyka się tu z Morzem Tasmana. Jak głosi maoryska legenda, duchy zmarłych czekają na odpływ, po czym ze skał przylądka skaczą w dół, do świata podziemnego, gdzie ścieżką duchów Te Arawairua wrócą do duchowego Hawaiki. By way of Te Arawairua, the spirit's pathway. New Zealand. To właśnie Nowa Zelandia z lotu ptaka. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Kacper Kaliszewski.